89 FM. Akademickie Radio Centrum. Dzięki hojności PZL Świdnik uczelnia nasza uzyskała śmigłowiec, który będzie wykorzystany w trakcie realizacji kształcenia na nowo utworzonej specjalności śmigłowcowej na kierunku studiów lotnictwa i kosmonautyka, czyli młodzi ludzie nie tylko teoretycznie, nie tylko przy użyciu jakichś modeli będą mogli poznawać budowę tego typu obiektu latającego, ale będą w warunkach rzeczywistych mogli uczyć się, jak funkcjonuje śmigłowiec. Jesteśmy uczelnią, dla której kwestie lotnicze są bardzo ważne. Nie jedyne, podkreślam, ale bardzo ważne. Jesteśmy często utożsamiani z uczelnią lotniczą, dlatego rozwijamy tę działkę. Widzimy wzrost zainteresowania, wzrost potrzeb tej branży, dlatego też staramy się iść z tym prądem i nawet u nas, w naszym regionie, widzimy olbrzymie zapotrzebowanie na inżynierów w branży lotniczej i mnóstwo miejsc pracy. Zresztą podobnie jak dla innych inżynierów innych branż. Dla inżynierów w najbliższych latach pracy nie zabraknie. To jest dopiero pierwszy krok. Prowadzimy taką politykę, żeby właśnie na potrzeby kształcenia, na wydział, na te 8 kierunków, które prowadzimy, żeby pozyskiwać nowoczesne obiekty związane z przemysłem, w tym wypadku akurat z przemysłem lotniczym, ale staramy się zacieśniać nasze kontakty z firmami nie tylko lotniczymi, ale z tego regionu, po to, żeby pozyskiwać obiekty, które będą atrakcyjne dla studentów i atrakcyjne do opracowywania prac dyplomowych, projektów, jak również będą atrakcyjne dla osób, które będą zwiedzać nasz wydział z okazji chociażby dni otwartych. I tu zapraszamy i dzieci, i młodzież. I muszę stwierdzić, że ten śmigłowiec cieszy się bardzo, bardzo dużym powodzeniem. Coraz mocniej zaczyna się sprzęgać to kształcenie z przemysłem, co jest ewidentnie wymaganym trendem rozwojowym w czasach, które mamy, w czasach rewolucji przemysłowej czwartej, gdzie ten kandydat musi być solidnie przygotowany, a w wielu wypadkach niemożliwe bez skopiowania realnych instalacji przemysłowych w warunkach uczelnianych. Nie tylko przez to, że to są koszty, ale również przez to, że pewne rzeczy trzeba obrazować na realnie biegnącej produkcji, a nie da się ich zrobić w laboratorium uczelnianym. I cieszy nas ta współpraca i będziemy na pewno w tym kierunku intensywnie działać. Zresztą działamy, od czasu do czasu dzieją się takie spektakularne wydarzenia, które to wszystko po prostu potwierdzają. 89 FM. Akademickie Radio Centrum.